Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Jak widzicie, Kaka dostał specjalną kartę ocenioną na 92. Karta się nazywa chyba Koniec Epoki, tak bodajże się nazywała w tamtym roku, nie wiem, czy teraz też tak się nazywa, chyba tak. Także co, przechodzimy do SBC i od razu wam mówię, że na ten moment się nie opłaca tego zdecydowanie robić. Po prostu każde karty 83, 84 kosztują praktycznie 10 tysięcy. Zaraz wam pokażę po kolei, jak kupowałem zresztą. Jak widzicie, Perrin za 7,5 tysiąca. Tutaj Fernandeza akurat miałem. Tutaj jednego trzeba zawodnika z Orlando, też akurat miałem. Jak macie tych zawodników, to po prostu sprzedajcie ich sobie na ten moment, bo naprawdę chodzą po 10 tysięcy praktycznie każdy. I jak widzicie, Manolas 8,5 tysiąca, Antonelliego akurat miałem, De Rossi 6 tysięcy, Matwiediego akurat miałem kupionego chyba parę dni temu, także akurat go sobie użyłem. Valero 9800, Bonaventura 9200, Dzeko 10 tysięcy i Cardi 9700. I myślę, że nawet dzisiaj za parę godzin te ceny spadną do 7-8 tysięcy, tak gdzieś mniej więcej o 3 tysiące każdy. Ale po prostu ja muszę zrobić ten odcinek teraz, bo po prostu chcę to zrobić jak najszybciej i tyle. I także co, odbieramy pierwszy ten zespół. I okej, mamy za to paczkę piłkarzy premium i kolejne za klub i za kraj, takie się nazywają. Jak widzicie, tutaj trzeba użyć trzech Brazylijczyków. Tutaj miałem Coutinho kupionego już wcześniej ze względu na to, że ma być SBC po prostu z Ligi Hiszpańskiej. Miałem przygotowane wszystkie zespoły, także Coutinho akurat miałem. Jak widzicie, to mam zgranie 81, także wy jak będziecie tak robili, wątpię, że będziecie mieli zgranie, więc będziecie musieli po prostu kombinować trochę więcej. I co, Subasic za 15 tysięcy. No te karty to tam są Quicksel warte, ale Glik 13. Okej, okay, Coutinho 15 i podejrzewam, że ten William Jose też ze 4-5 tysięcy też teraz już kosztuje, więc myślę, że całe SBC około 100-150 tysięcy kosztuje na ten moment. Wydaje mi się, że odczekacie 2-3 dni i naprawdę ta karta to SBC będzie kosztowało przynajmniej 2 razy mniej, więc jeżeli chcecie zrobić, to po prostu poczekajcie 2-3 dni i wtedy to zróbcie. Także odbieramy tą paczkę. Jest paczka za 15 tysięcy jeszcze za to. I okej, okay, jak widzicie, Kaka ukończono. Ok, gdzie jest jego zdjęcie? Nie ma skutek. Ok, tu jest. I ok, mamy kartę Kaki, 85 tempa, 95 dribblingu, 91 strzałów, 32 obrony, 89 podań i 73 fizyki. Jeszcze zobaczymy szczegółowe. Stamina, no wiadomo, 55 stamina to jest bardzo, bardzo źle. I naprawdę myślę, że tą kartę kilka meczów na pewno ją zagram sobie, zobaczymy jak się gra. Ale prędzej czy później po prostu wezmę, włożę do jakiegoś SBC o ikonę Prime. Po prostu jest to najtańsza droga do zrobienia jakichś ikon prime, żeby składać te karty właśnie takie specjalne, które kosztują w miarę tanio do zrobienia, tak samo jak Bastian Schweinsteiger teraz, czy Robin van Persie. Także co, karta do klubu. I lecimy odbierać paczki, jeszcze dwie za PSBC. I dobra, pierwsza paczka za 15 tysięcy, otwieramy. Bez ekranów. Ok, Sigurdsson, dobra, wszystko biorę sobie do klubu i przechodzimy do następnej paczki. I okej, okay, złota paczka piłkarzy Prime, czyli paczka za 45 tysięcy, więc naprawdę w miarę fajna paczka. Otwieramy, zobaczymy, czy chociaż ekranem uda się trafić. Nie uda się trafić, jednak ekranów. No tak. Także co, to było na tyle. Jak możecie, to zostawcie lajka. Jeżeli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie kanał. Każde NBC, które wychodzi, jest u mnie na kanale chwilę po jego wyjściu, jak nie będziecie wiedzieli, jak zrobić, czy po prostu paczki, będziecie ciekawi, jakie są. Także to było tyle i widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Na razie.